Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościmy wyjątkowego gościa, pana Tahara Benjelluna. Osoby, której nie trzeba chyba specjalnie i za długo przedstawiać. Wybitny pisarz marokańskiego pochodzenia, piszący w języku francuskim, autor licznych, fascynujących powieści oraz niedawno w języku polskim wydanej książki Co to jest islam? Książka dla dzieci i dorosłych, która jest kanwą dla dzisiejszego spotkania. To spotkanie poprowadzi Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej, reportażysta, autor licznych tekstów na temat krajów arabskich oraz jeden z pierwszych polskich dziennikarzy, który był świadkiem tak zwanej arabskiej wiosny i zmian, jakie zaszły w północy Afryki. Dzisiejsze spotkanie zatytułowane jest Dekolonizacja zachodniego myślenia, literatura jako narzędzie poszerzania wiedzy. I kanwą do tego, tak jak powiedziałem, spotkania jest książka Co to jest islam? Książka dla dzieci i dorosłych. Natomiast zakładam, że to spotkanie i ta rozmowa wyjdzie troszkę poza obszar literatury. Zajrzymy również w zakątki polityczne, społeczne, kulturowe i mam nadzieję, że Państwo wyniosą również wiele informacji ciekawych i również nastąpi tak zwane poszerzenie wiedzy. Chciałbym podziękować za możliwość zaproszenia pana Tahara Benjelluna Instytutowi Francuskiemu, bez pomocy którego myślę nie doszłoby tak sprawnie do zaproszenia autora, oraz wydawnictwu Charakter, które również bardzo mocno przysłużyło się do zorganizowania dzisiejszego spotkania. Z mojej strony to tyle i na sam koniec chciałbym też zaprosić już teraz 8 czerwca na spotkanie z Monirą Al-Kadiri, irańską artystką, które to spotkanie będzie kontynuacją cyklu Reorientalizacja Islamu, a tym samym oddaję głos panu Jerzemu Haszczyńskiemu i Taharowi Benjellunowi. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Jestem zaszczycony, że mogę prowadzić spotkanie z panem Taharem Benjellunem. Mogę powiedzieć, że miałem wielką nadzieję już w zeszłym roku, że uda mi się z nim spotkać i przeprowadzić wywiad. Wtedy nie przyjechał, o tym też troszeczkę porozmawiamy, bo to były dosyć ważne okoliczności. Będą te okoliczności, czyli zamachy w Paryżu w listopadzie 2015 roku, też pewnie będą tematem naszej rozmowy. Chciałbym rozmawiać o kilku problemach. Po pierwsze o tym, czy islam jest, czy jest możliwe, że islam się zaaklimatyzuje w Europie, czy jest możliwe coś, co niektórzy nazywają euroislamem, czy jest możliwy w znacznej skali islam reformowany. Chciałem rozmawiać także o politycznych skutkach tak zwanej wiosny arabskiej, o zjawisku coraz większego konserwatyzmu w środowiskach muzułmańskich, nie tylko w ich, nie tylko w krajach arabskich, czy szerzej krajach islamskich, ale także w świecie zachodu. Chciałem rozmawiać trochę o Maroku, pana ojczyźnie, i chciałem porozmawiać o literaturze arabskiej, ale takiej właśnie przez autorów pochodzących ze świata arabskiego, ale piszących i docenianych, piszących w Europie czy na Zachodzie i docenianych na Zachodzie. Czy to nie jest tak, że oni są doceniani przede wszystkim tu, ale już się oderwali od swojego świata i czy słuchają ich także Arabowie, czy szerzej muzułmanie w krajach Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki. To może zacznijmy od tego właśnie, czy islam jest do pogodzenia z wartościami zachodnimi i trochę może w pana książce tego, w pana książkach tego tak nie widać, a w książce Co to jest islam? Nawet pan próbuje
udowadniać, że jak najbardziej można to dopasować, ale są pisarze arabscy też znani na świecie, jak Egipcjanin Al-Aswani, który w książce Chicago moim zdaniem dał dowód na to, że to są światy nieprzenikalne i młody imigrant ze świata arabskiego w Stanach Zjednoczonych się po prostu nie przyjmuje. Czyli krótko mówiąc, czy to jest do pogodzenia świat islamu i świat zachodu? Dzień dobry i bardzo dziękuję wszystkim, którzy umożliwili nam to spotkanie. To pytanie o kompatybilność islamu z demokracją, z wartościami zachodnimi, europejskimi, pada często. Ja sądzę, że islam, ten dogmat, jest jaki jest, ale to muzułmanie, czyli ludzie, którzy praktykują tę religię, mogą się dostosować do wartości, do praw, do reguł państw, w których mieszkają. Islamu nie można ruszyć, bo widzieliśmy to już, to samo z religią katolicką. Wszystko, co może w jakiś sposób zaburzyć teksty podstawowe, jest bardzo niebezpieczne i lepiej tego nie dotykać. Z islamem jest tak samo. Ale nic nie jest wykluczone. Nie ma przeciwwskazań, żeby muzułmanin był inteligentny. Inteligentny to znaczy racjonalny i ze zdolnością do adaptacji. Moim zdaniem ktoś inteligentny to jest osoba, która się dostosowywuje do sytuacji sobie nieznanych, do sytuacji, z którą wcześniej nie miał do czynienia. Więc myślę, że zresztą są muzułmanie, którzy się doskonale przystosowują właściwie wszędzie na świecie, ale ogólnie faktem jest, że muzułmanie, którzy są na przykład w Europie, którzy w większości są imigrantami szukającymi pracy, nie mają takiej kultury czy takiej zdolności zadawania sobie tego typu pytania. Islam jest reprezentowany w Europie przez ludzi, którzy albo są analfabetami, którzy w ogóle nie chodzili do szkoły, albo przez ludzi, których nauczono pewnego takiego sztywnego, czystego, bardzo surowego islamu. I to jest problem. I to pytanie o kompatybilność, czy brak kompatybilności. Powiedziałbym, że tak naprawdę żadna religia nie jest kompatybilna z demokracją i nowoczesnością. Trzy wielkie religie monoteistyczne mają duży problem, na przykład z sytuacją kobiet. Cała historia religii kręciła się wokół kobiety. Kobiety, do której trzeba podchodzić z ostrożnością, z nieufnością. Tak to wynika z tekstów. I islam jest tą religią, o której się w tej chwili mówi najwięcej, dlatego że to jest ta, która najwięcej okazuje taką nietolerancję wobec kobiet. I jeśli przeprowadzić taką analizę psychologiczną integryzmu religijnego muzułmańskiego, integryzmu, który może prowadzić do dżihadyzmu, do jakiegoś totalnego fanatyzmu, wszystko kręci się wokół kobiety. To znaczy, że głównym przedmiotem, czy główną troską tego islamu fanatycznego to jest ukrycie kobiety, osłonięcie kobiety, niedotykanie kobiety. To znaczy, kobieta ma być tylko dla mnie, tylko dla jednej osoby. Wszystko się kręci wokół tego. Cała reszta to jest po prostu gadulstwo. Największy problem to jest strach, czy obawa, którą o to, że zachodni mężczyzna nam tę kobietę odbierze. I dlatego jest takie zdanie, jest albo mama, albo kurwa. Czyli jest moja mama, a wszystkie pozostałe kobiety to dziwki. To jest karykaturalne oczywiście, ale sposób, w jaki traktuje się kobiety wolne, czy kobiety swobodne, wyzwolone, które chcą uczestniczyć w życiu kraju, są źle postrzegane, są
tegoś im nikt nie powie, że są dziwkami, ale są traktowane w ten sposób. To znaczy są traktowane jako kobiety, które wychodzą, zaburzają porządek społeczny, które wychodzą z tej, poza tę regułę. I dlatego w Europie szokuje nas to, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego na przykład, podam konkretny przykład, dość częsty niestety, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby mężczyzna przyprowadzał żonę na ostry dyżur do szpitala. I jeśli mężczyzna, akurat dyżurny, jest mężczyzną, to mąż nie zgadza się na to, żeby ten lekarz zbadał żonę. Życzy sobie, żeby to była lekarz kobieta. I to się zdarza bardzo często. I zdarzały się sytuacje, kiedy znaczy było zagrożenie życia tej kobiety i mąż się nie zgadzał na to, żeby żona została przyjęta do szpitala. I to nawet nie jest kwestia islamu, bo w islamie czegoś takiego nie ma. Islam mówi, że trzeba się leczyć, że trzeba dbać o siebie. Nie, nigdzie nie jest powiedziane, że kobieta może być leczona tylko przez inną kobietę. Czegoś takiego nie ma. Natomiast jak się ogląda filmy tureckiego reżysera Günela. Jeden z jego pierwszych filmów mówi o Turkach z północy kraju, którzy są bardzo takim zamkniętym społeczeństwem. Tam, kiedy kobieta jest chora, przyjeżdża lekarz i mówi, że kobieta musi się rozebrać, musi zdjąć dżelabę. A mąż mówi, nie, ona się, nie może jej pan dotknąć, ja panu powiem, jakie ona ma objawy. I to nie są muzułmanie, to są Kurdowie. Więc jest taka koncepcja bardzo archaiczna relacji mężczyzna-kobieta, która została niejako przejęta przez niektórych muzułmanów i którzy przekładają to niejako na islam, obwiniają o to islam. A Beduini na przykład jeszcze przed pojawieniem się islamu, znacznie przed Mahometem, czyli przed 622 rokiem, przed pojawieniem się proroka, Beduini na przykład urodzące się dziewczynki po prostu zabijali. I było to bardzo powszechne zabijanie dzieci płci żeńskiej. Więc wynika to z pewnego kontekstu, takiego tradycyjnego, niektórych regionów, temperamentu pewnej męskości, która tak naprawdę jest słabością, taką wrażliwością wobec kobiet. I to zostało oczywiście ubrane w pewien dyskurs religijny. Islam nigdy nie mówił o tym, że kobieta nie może się emancypować. Oczywiście kobieta jest uważana za niższą w stosunku do mężczyzny we wszystkich trzech religiach monoteistycznych, ale w islamie są pewne paradoksy. Prorok, który był nikim wówczas, pracował u kobiety, która u Khadidży, która była sprzedawczynią, która miała po prostu sklep, ożenił się z nią, ale zaczynał jako pracownik u kobiety. To był VII wiek. I w koncepcji islamu to jest przykład, który mówi o tym, że kobieta powinna uczestniczyć w życiu ekonomicznym, nawet jeśli są inne dziedziny, w których może nie powinna, w które nie powinna się angażować, ale jest bardzo wiele interpretacji w oparciu o takie teksty. Ale czy to oznacza, że większość muzułmanów żyjących w Europie cały czas będzie się kierowało tą zasadą zachowywania kobiety dla siebie? Czy jest możliwość jakiejś wewnętrznej reformy wśród muzułmanów europejskich? W niektórych krajach, na przykład w Niemczech, główna nadzieja związana z integracją społeczności muzułmańskiej polega właśnie na tym, co się nazywa euroislamem, czyli jednak przyjęciem zasady oddzielenia spraw religijnych czy obyczajowych od
od miejscowej konstytucji i od miejscowych zasad. Czyli krótko mówiąc, pytanie brzmi, czy muzułmanie w Europie mogą się zreformować na tyle, żeby ta sprawa kobiety na własność nie wychodziła na pierwszy plan? To wymagałoby wykształcenia i tutaj nie liczę na dorosłych, bo dla nich jest za późno. Liczę trochę na młode pokolenia, na dzieci, które w tej chwili są w szkołach, dlatego że uważam bardzo, że trzeba to tłumaczyć dzieciom w podstawówkach. Ale dla ich rodziców jest za późno. Nie można oczekiwać od ludzi 40-50-letnich czy starszych, żeby zmienili swoje zwyczaje i zrezygnowali ze swoich tradycji. To jest niemożliwe. Ale prawdziwy problem dotyczący islamu w całej Europie i muzułmanów w całej Europie to jest ignorancja. Imigranci, czy oni są z Turcji, czy z Algierii, z Marokańczycy, Algierczycy i tak dalej, to jest taki islam bardzo karykaturalny, taki zubożony, bo to jest islam, któremu towarzyszy pewna kultura. To nie jest ten islam, któremu towarzyszy pewna kultura, pewna pogłębiona refleksja, tylko to jest taka pobożność. To są ludzie, którzy widzieli, jak rodzice się modlą, więc się modlą w ten sam sposób. Widzieli, w jaki sposób odprawiany jest Ramadan, przestrzegany jest Ramadan i w ten sposób też postępują. Ich matka nosiła, zakrywała włosy, więc chcą, żeby ich żona zakrywała włosy. Trochę to na tej zasadzie działa. Natomiast nie ma mowy o tym w tekstach koranicznych, że kobieta ma zasłaniać głowę. I w całym Koranie jest jeden tylko werset, gdzie mowa jest o tym nakryciu głowy kobiet. I to jest taka historia jak z Tysiąca i Jednej Nocy. Wcześniej, w czasach proroka, kobiety chodziły z odkrytymi głowami, z odkrytymi włosami, jak Europejki dzisiaj. Ale problem polegał na tym, że pewnego dnia było bardzo gorąco w południe i kobiety czekały na zachód słońca, żeby wyjść, zrobić zakupy, żeby przygotować kolację i tak dalej. Wychodziły i w tym samym czasie wychodziły też prostytutki. I mężczyźni mylili jedne z drugimi. Więc jakaś matka, która chodziła, nie wiem, szła kupić mięso czy zboże czy chleba, była zagadywana przez mężczyznę szukającego jednorazowej przygody. Zresztą wszystkie wersety Koranu zawsze opisują jakąś konkretną sytuację. Jedna z kobiet, która była żoną jednego z towarzyszy proroka, poszła do niego i mówi: Mohamed, nie możemy wychodzić wieczorem, nękają nas mężczyźni, którzy biorą nas za prostytutki. I wtedy pojawia się ten werset właśnie, tam oszczędzę Państwu szczegółów. Prorok otrzymuje ten werset. Ja nie pamiętam, nie znam tego tekstu na pamięć, ale mówi z grubsza, żeby te kobiety, niech te kobiety zakryją głowę, kiedy wychodzą wieczorem. Po to, żeby można je było odróżnić od prostytutek, czyli od kobiet sprzedających swoje ciało. I to tyle. Oczywiście, kiedy kobieta idzie się modlić, tak jak u chrześcijan, to zakrywa włosy jakąś chustką czy czymś, bo oczywiście włosy kobiece są takim atrybutem kobiecości, bardzo z konotacją erotyczną. Natomiast zakrywanie całkowite, jak takiego wielkiego czarnego ducha, jakby uwięzienie w takim ruchomym więzieniu tej kobiety, nie pojawia się nigdzie w jakichkolwiek tekstach, które gdziekolwiek czytałem, a czytałem je naprawdę w pogłębiony sposób. Nigdzie nie jest powiedziane, żeby ani prorok, ani towarzysze proroka mówili o tym, że kobieta powinna być zakryta od stóp do głów i że musi być owinięta i taka ukryta jak duch właśnie. To jest dużo bardziej kwestia tradycja Jemenitów,
bo Jemen i Arabia są bardzo bliskie. To zostało przejęte przez Afgańczyków, przez talibów i oni jakby interpretują islam w całkowicie błędny sposób. To nie oznacza, że islam zgodzi się na to, żeby kobieta wychodziła na ulicę lekko ubrana. Widziałem wcześniej, przed chwilą, jakieś billboardy reklamowe włoskiej firmy z praktycznie nagimi kobietami i takich reklam nie widuje się w Algierze czy w Casablance, bo rzeczywiście jest to pewna celebracja przedmiotu, kobiety jako przedmiotu, prawie nagiej. Więc tutaj ten rytuał, tradycje przeciwstawiają się temu, nie chcą, żeby kobieta była przedstawiana w taki sposób. Problem polega na tym, że wszystko wynika z interpretacji i z sposobu odczytywania tekstów koranicznych. I jest taka informacja, taka, o której mało muzułmanów wie, że po śmierci proroka w 632 roku przez 20 lat nie było właściwie Koranu, nie było tekstu pisanego, nie było księgi. Było jeszcze kilku towarzyszy, pięciu czy sześciu towarzyszy proroka, którzy po prostu zapamiętali, zachowali w pamięci niektóre wypowiedzi proroka i niektóre wersety Koranu. I któregoś razu najstarszy z nich zebrał wszystkich pozostałych, pięciu, i powiedział im: słuchajcie, jesteśmy już starsi, od 20 lat prorok nie żyje, musimy gdzieś zebrać to, co zostało powiedziane, zebrać te wszystkie objawienia. I spędzili miesiące na to, każdy z nich spędził wiele miesięcy na to, żeby odgrzebać w pamięci. Tak, pamiętam, że tego i tego dnia powiedział dane słowa. I w tych pięciu ułożyli, technicznie złożyli księgę, która istnieje w dwóch wersjach zresztą. Jedna wersja kompletna, w której jest wszystko, i wersja taka oczyszczona. Ta wersja oczyszczona to jest ta, która obecnie jest najpowszechniejsza. Ta wersja kompletna, pełna, są tam tak zwane wersety szatańskie. Wersety, które szatan, jakby dublując boski głos, szatan wkładał w umysł proroka. I te wersety zostały wyodrębnione. Niektóre zostały na przykład skrócone, bo są sprzeczne. Podam Państwu przykład. Na przykład zakaz picia wina, alkoholu. Są trzy etapy. Pierwszy etap, gdzie w Koranie mówi się, że Bóg chwali wino i pozytywne aspekty, czyli to, co wino wnosi pozytywnego dla zdrowia, dla krążenia. I to jest ten pierwszy punkt. Jest pochwała wina. Drugi etap jest werset, który mówi, ponieważ kiedyś jeden z wiernych pojawił się w meczecie całkowicie pijany, mowa jest o tym: nie módlcie się do Boga pod wpływem alkoholu. Czyli oznacza to, że między modlitwami można pić. I trzeci etap, kiedy pewnego dnia jeden z mieszkańców Mekki bardzo dużo wypił i całkowicie utracił kontrolę swoich poczynań, i wśród licznych katastrof, które spowodował, zamordował dwie wielbłądzice swojego sąsiada, który prowadził karawanę. Pod wpływem alkoholu nie wiedział, co robi, i po prostu je poderżnął im gardła.
No i jakby i ten prowadzący karawanę udał się do proroka, żeby mu powiedzieć: mój sąsiad, no zna go pan, znasz go, zrobił to i to. Wtedy prorok udał się do tego pijanego, zapukał. Otwierający był cały czas pod wpływem alkoholu i jakby orgia tam się odbywała, jakaś impreza. I prorok widzi jakiegoś mężczyznę, i który mówi do niego: kim jest ten mężczyzna, który mnie tutaj, który mi tu przeszkadza? Na co prorok mówi: przeszkadza ci wysłannik Boga. I tu się pojawia właśnie ten werset. Bóg zakazuje ostatecznie wszelkich napojów sfermentowanych. Tak brzmi konkretnie ten werset. Wszelkich sfermentowanych napojów. Potem pojawia się czwarty etap, który anuluje pierwszy etap, czyli tej pochwały wina, tych pochwały zdrowotnych właściwości wina. I czwarty etap mówi o wszystkich wadach wina, tego, co wino może powodować jako rzeczy niedopuszczalne czy nie do przyjęcia, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu, czy równowagę w ogóle, nastrój. Także widać tutaj, że Koran był objawiany stopniowo w odniesieniu do bardzo konkretnych sytuacji, bardzo szczególnych okoliczności. Są to sytuacje, które zostały jakby, które wynikły z jakichś takich codziennych, bieżących zdarzeń. Więc to, co mówiłem wcześniej o interpretacji, po tym, jak już stworzono definitywną wersję Koranu, to jeszcze nastąpiło pojawienie się dwóch szkół interpretujących tę księgę, a mianowicie dwie tendencje, które interpretowały ten sam tekst. Pierwsza szkoła składała się z racjonalistycznych filozofów, którzy przedkładali ponad wszystko rozum, a druga szkoła to była szkoła, która bezpośrednio interpretowała dosłownie Koran i mówiła, że nie ma nic tutaj do zmiany, trzeba interpretować ten tekst taki, jaki on jest, ponieważ jest zesłany z nieba. I tutaj toczyły się przez dziesięciolecia w tym temacie debaty między tymi dwiema szkołami i wreszcie to ci, którzy dosłownie interpretowali Koran, wygrali. To oni wygrali, bo przywłaszczyli sobie ten tekst i uświęcili go. Sprawili, że każde słowo zawarte w tym tekście jest święte i nie można ruszyć niczego, co jest w nim zawarte. I wreszcie potem w XVIII wieku spowodowało to, że stworzony został wahabizm od imama Wahaba. To był teolog beduiński i on zaproponował wtedy rodzinie Saudów, jeszcze zanim zaczęto wydobywać ropę, aby zastosować tę szkołę interpretacji Koranu i tego rodzaju islam. I to właśnie teologia wahabicka to jest oficjalna teologia obowiązująca w Katarze, w Arabii Saudyjskiej i w niektórych krajach, które popierają ten najczystszy islam, najbardziej ortodoksyjny, i to jest to, co najwięcej krzywdy robi muzułmanom w dzisiejszych czasach. To, co pan powiedział o tej ignorancji znacznej części muzułmanów w Europie, o tym, że pokolenia 30 czy tam 40-50-latków już się nie zmienią, no to niestety brzmi tak, jak głoszą przeciwnicy przyjmowania uchodźców, imigrantów ze świata arabskiego. Widzi pan nadzieję w młodzieży. Kto w takim razie ma tą młodzież przekonać o różnorodności interpretacji? Kto ma przekonać do wartości europejskich? Jak uspokoić społeczeństwa Europy, że taka edukacja jest możliwa? Y,
Myślę, że moim zdaniem po pierwsze trzeba powrócić do świeckości, do laickości. Myślę, że tylko Francja od 1905 roku jest całkowicie laicka, bo tutaj to wszystko polega na rozdzieleniu państwa od kościoła i też rozdzielenie synagogi od państwa, jak również meczetu od państwa. Niestety muzułmanie europejscy uważają świeckość jako ateizm. Dla nich islam bowiem nie jest jedynie religią, ale to jest też pewna moralność i kultura. I to też pewne uregulowania prawne, czyli po prostu, czy to, jeśli mam do czynienia z Arabią Saudyjską, Sudanem czy Egiptem, tam prawo jest oparte na Koranie. Nie jest ono oparte na prawie, które by było zredagowane przez człowieka, na zasadach prawnych zredagowanych przez człowieka. Więc trzeba powrócić do świeckości. Jeśli nie uda się przekonać muzułmanów w Europie, że świeckość może uratować cały świat, ponieważ jeśli jesteście wierzący, możecie praktykować swoją religię, ale nie macie narzucać swojego punktu widzenia innym, swojego sposobu życia innym. Innymi słowy, powinniście stosować się do zasad republiki, czy to we Francji, czy gdzie indziej, ponieważ religia jest kwestią osobistą. Jesteście u siebie, to możecie robić co chcecie, możecie przestrzegać ramadanu, możecie się modlić. To jest wasza osobista sprawa, ale nie możecie chcieć wpływać na prawa i zwyczaje, które obowiązują w kraju, do którego przybyliście mieszkać i pracować. I ta praca nad rozwojem laickości nigdy nie została przekazana, to nigdy nie było właściwie wytłumaczone emigrantom, nigdy im nie wytłumaczono, na czym to polega. I tutaj, tak jak wcześniej mówiłem o tym przykładzie człowieka, który nie zgadza się, aby żonę leczył lekarz, który jest mężczyzną, to tutaj zamiast tłumacząc mu, że takie, a nie inne mamy zasady w danym kraju, to się złościmy, tak? Na niego pojawiają się wyzwiska, dyskusje na ten temat. Nie ma bowiem spokoju, atmosfery spokoju, która sprawiłaby, że moglibyśmy z sobą rozmawiać i sobie coś wytłumaczyć. Nie ma tej pedagogiki i podejścia polegającej na wytłumaczeniu czegoś z żadnej ze stron. Nawet jeśli mamy do czynienia z innymi krajami, na przykład Belgią, Holandią, tam też nie tłumaczono migrantom, jakie są zasady, które obowiązują w tych krajach. Nie wytłumaczono też ludności w Europie, dlaczego migranci się tutaj pojawili i co tutaj robią. Dlatego też to wszystko sprawia, że mamy do czynienia z takim podziałem, z takim rozłamem między państwem a migrantami. Nie ma żadnej komunikacji między tymi dwoma grupami, nie ma dialogu, nie ma żadnego wspólnego języka. Dlaczego tak jest? Ponieważ są ogromne napięcia, które dzielą te grupy. Coś, co cały czas istnieje i widać to we Francji od czasów wojny w Algierii, ponieważ to jest właśnie ciągłe napięcie, które tam panuje. Ciągle są i jeszcze żale z obu stron dotyczące tej Algierii, jakieś pretensje wzajemne. Ciągle pojawiają się złe obrazy związane z tą wojną i złe wspomnienia z nią związane. Nie zostało to załagodzone. Następnie też islam nie jest postrzegany tak, jak powinien być postrzegany, jako religia monoteistyczna, ale jako przyczyna tego, że w tej chwili mamy do czynienia z mordami na ludziach niewinnych. Tak? Więc teraz potrzeba by wiele czasu, aby doprowadzić do pogodzenia obu stron. A to pogodzenie może wyjść tylko od muzułmanów, bo jeśli zdadzą sobie sprawę, że trzeba to przeprowadzić, że trzeba wprowadzić islam laicki, łagodny, który pozostaje w domach, w rodzinach, a nie wychodzi na zewnątrz, to wtedy nie ma żadnego powodu ku temu, aby kobieta pracująca na przykład jako urzędniczka we Francji nie mogła pokazywać swojej twarzy. Bo to jest niemożliwe, bo albo żyjemy w społeczeństwie, gdzie przestrzega się zasad i praktyk laickości, albo po prostu pakujemy swoje walizki i jedziemy do kraju, gdzie obowiązują inne zasady.
Taki jest właśnie problem. No niestety to zostało powiedziane tylko przez polityków, którzy są ze skrajnej prawicy i oni się też przy okazji wyśmiewają z migrantów i grają na strachu, tak żeby wywołać strach wśród wyborców. Mówi pan, że to muszą sami muzułmanie przekonać swoich współwyznawców do tych wartości europejskich, zachodnich. Czy jest taka grupa muzułmanów, którzy mają tego świadomość i chcą to zadanie wziąć na swoje barki? Rozumiem, że pan jest taką osobą, ale jest pan pisarzem pracującym gdzieś w zamknięciu, ale czy jest po prostu jakaś widoczna grupa reformatorów? Za każdym razem, kiedy mieliśmy do czynienia z jakimiś reformatorami w islamie, to ich zwalczano. Często też nawet zabijano ich, doprowadzano do ich egzekucji. I tutaj dzisiejsi muzułmanie, to jest moje zdanie, to jest moje prywatne zdanie, nie są gotowi na to, żeby rozmawiać, wchodzić w dialog z innymi filozofiami, w tym z kulturą zachodnią. Dzisiejsi muzułmanie bowiem znajdują się na takiej pozycji ekstremistycznej, skrajnej, ponieważ uważają świat zachodni za swojego przeciwnika, za wroga islamu. Dlaczego tak jest? I tutaj przechodzimy do tematu polityki. Ponieważ Zachód zawsze wspierał izraelską politykę okupowania terytoriów arabskich i tutaj też kolonizacji terytoriów palestyńskich. I tutaj to ma zastosowanie zarówno we Francji, jak i w Belgii, jak i w innych krajach. To sprawia, że migranci i ich dzieci, dzieci, które już są drugim pokoleniem i są Europejczykami, mają taką percepcję polityki europejskiej w stosunku do Palestyny jako polityki, która jest polityką siły. Kiedy na przykład była wojna w 2014, wtedy prezydent François Hollande i minister Valls, co zrobili po pierwsze? Po pierwsze zaczęli wspierać od razu politykę Izraela i nawet nie powiedzieli ani jednego słowa współczucia, nie skierowali w stronę ofiar palestyńskich. I to było źle widziane przez młodych, wywołało w nich złość. Widziałem to, dokładnie byłem tam, bo widzieli wtedy, że jest wielki rozłam między nimi a krajem, który popiera tę politykę izraelską. I to jest ogromny i bardzo delikatny problem, dlatego że w tej chwili we Francji jest bardzo trudno przywoływać tę debatę, ten problem. Jest to bardzo skomplikowana debata. Kiedy zaczyna się już o tym mówić, trzeba naprawdę bardzo uważać, aby nie być posądzonym o antysemityzm. I tutaj już Manuel Valls to powiedział, że każda krytyka państwa Izraela jest dla mnie antysemityzmem, więc nie można już o tym dyskutować, to jest zamknięty temat. I dlatego też dzisiaj młodzi ciągle nad tym się zastanawiają, między sobą o tym rozmawiają i uważają wobec tego, że Zachód popiera to niesprawiedliwe podejście. To wszystko sprawia, że wszelka debata między światem Zachodu a młodymi muzułmanami jest zablokowana. Często to było powtarzane, ale w momencie, kiedy mamy do czynienia z politykami, którzy właściwie boją się mówić prawdę o Izraelu. I tutaj jedynymi, którzy mówią prawdę o Izraelu, to są prawdziwi Izraelczycy. Izraelczycy, którzy tam żyją. To oni są przeciwni polityce Netanyahu, która jest polityką okupowania i kolonizacji. I to właśnie ci Izraelczycy, którzy tam żyją, odczuwają poniżenia, akty poniżenia, które są dziełem Izraela. I kiedy o tym mówimy, jesteśmy źle postrzegani. Znajdujemy się bowiem w sytuacji niewygodnej i ta niewygodna sytuacja niestety generuje islamizację umysłów. Skoro już pan poruszył ten wątek polityczny kwestii palestyńskiej, ja próbuję zrozumieć, dlaczego muzułmanie mieszkający w Europie, wywodzący się z różnych
regionów, z Azji, z Afryki, tak bardzo utożsamiają się z Palestyńczykami, z muzułmanami z Palestyny. Europejczycy na przykład nie utożsamiają się z chrześcijanami cierpiącymi na Bliskim Wschodzie, a nawet podkreślanie tego, że tam są chrześcijanie i powinniśmy na nich zwracać większą uwagę, jest uważane za nietakt. To widać choćby po sprawie imigrantów. Wspominanie, że ktoś chciałby mieć na swoim terenie uchodźców z krajów chrześcijańskich, jest uznawane za niegodne, za niewłaściwe, w ogóle tego nie można zastosować. To skąd jest to ponadnarodowe utożsamianie się z Palestyńczykami przez różnych muzułmanów? Kiedyś byli też Żydzi na wschodzie i wschód niestety, Bliski Wschód stracił wszystkich Żydów poprzez głupotę propagandy Mossadu, Izraela i to była też katastrofa dla tych wszystkich krajów, że straciły część swojego kapitału ludzkiego, tutaj mówię o Maroku i Tunezji i Iraku. I też Egipcie, gdzie ci Żydzi żyli. Mówię też głównie o mieście Aleksandria. Od roku 1948 roku, jak i też od 1977, zaczęliśmy tracić ten ogromny kapitał ludzki, jaki stanowili Żydzi. Oczywiście wszyscy oni wyjechali do Izraela. No, nie są może tam bardzo szczęśliwi, ale często powracają do Maroka, odwiedzają ten kraj. Maroko straciło wiele Żydów. Było około 250 tysięcy, czy 300 tysięcy Żydów w latach 50. W tej chwili jest ich tylko 5 tysięcy w Maroku. To jest nic. To tak jakby odciąć krajowi Maroko rękę bądź nogę. I to jest tak naprawdę wina wszystkich, głupoty nas wszystkich. A w tej chwili mamy przykład też chrześcijan ze wschodu. Oni są jakby zakładnikami Bashara el-Assada w Syrii, który mówi, że on będzie chronił tych chrześcijan, bo kiedy on straci władzę, to ISIS przejmie władzę i kraj będzie totalnie islamski. Oczywiście tak może się zdarzyć, że właśnie Daesh, że ISIS może wybić tych wszystkich chrześcijan, ale poza tym, podczas gdy mówię teraz o Egipcie, który był z bractwa muzułmańskiego i dokonano masakry koptów w Egipcie w jednej z egipskich miejscowości. I wtedy jakby prezydent egipski nie ruszył nawet palcem, więc tak naprawdę arabscy przywódcy realnie nie chronią chrześcijan wschodu. I rzeczywiście część z nich musiała uciec z Iraku. W Syrii są nieco zablokowani między islamistami, radykalistami i Basharem el-Assadem, jego reżimem. Ale jest wielu chrześcijan z Iraku, którzy uciekli do Europy. Niektórzy byli przyjęci, niektórzy nie. Ale to jest częścią katastrofy, która się już zapowiadała, bo jeśli w przyszłości Syria, Irak i Egipt, w Egipcie jest 8% koptów. Jeżeli oni stracą tę część populacji, to będzie duże zubożenie. Nie można powtórzyć tego, co zostało dokonane w związku z Żydami. Może jeszcze takie zjawisko zauważyłem. Mam takie wrażenie, że wśród muzułmanów na całym świecie, zarówno tych mieszkających w krajach muzułmańskich, jak i na Zachodzie, następuje takie zjawisko, że są coraz bardziej konserwatywni. Dam przykłady, jak się ogląda zdjęcia, to pewnie wiele osób widziało, ze stolic takich jak Amman czy Kair z lat 60. czy 70., a nawet z Kabulu. Kobiety chodziły w krótkich spódniczkach, oczywiście miały odsłonięte głowy. Teraz wiadomo, jak to wygląda, coraz bardziej się zakrywają. Mogę dać nawet przykład z Jemenu, w którym byłem. Tam spotkałem taką badaczkę, która odkryła wieś z tego Jemenu, o którym pan mówi, że jest takim najbardziej konserwatywnym miejscem. Była wieś jeszcze całkiem niedawno, gdzie kobiety chodziły z odsłoniętymi twarzami i nie bały się, że zobaczy ich twarz obcy mężczyzna. Jak do tej wsi doprowadzono prąd,
i te kobiety, a może bardziej ich teściowe, zobaczyły w telewizji, że dobra muzułmanka chodzi zakryta, to też się zakryły. Do tego dochodzi też takie zjawisko, że coraz więcej muzułmanów w Europie przestrzega reguł islamskich, na przykład po ślubie w Ramadanie. Kiedyś widziałem takie dane, że jeszcze w latach 80. czy 90. we Francji to kilkanaście procent tylko muzułmanów ściśle przestrzegało Ramadanu, a teraz całe dzielnice są wymarłe w okresie Ramadanu. 80-90% ludzi muzułmanów przestrzega tego. Skąd się wzięła ta globalizacja i czy ona się, ta muzułmańska, konserwatywna globalizacja wzięła i czy ona się kiedyś skończy? Tak, rzeczywiście dzieje się coś takiego, że ludzie wracają do swojej tożsamości muzułmańskiej. Tak jak mówiłem wcześniej, islam to nie tylko religia, ale to też tożsamość, kultura i moralność. I więc to zamknięcie się w swojej kulturze, tak jak mówiłem, wszystko skoncentrowało się wokół kobiety, która zaczęła zakrywać swoją twarz. W Maroku moja matka nigdy nie zasłaniała swojej głowy, jak również moja babcia też tego nie robiła. Już nie żyją, ale dziś, kiedy udaję się do Maroka, jestem naprawdę przerażony tym, jak wielką liczbę młodych kobiet możemy dostrzec, właśnie noszących chustę. Może od 8 na 10 kobiet tak naprawdę w dzisiejszych czasach zasłania swoją głowę. Jeśli je zapytać, dlaczego to robią, po prostu mówią, że chcą żyć w spokoju, nie chcą się narażać na agresję ze strony mężczyzn na ulicy. Niektóre mówią, że to z powodu tradycji, inne mówią dlatego, że są wierzące, inne mówią dlatego, że taka jest moda, jeszcze inne mówią, że jeśli by tego nie zrobiły, to wtedy byłyby wytykane palcami. I więc ten regres, który możemy zauważyć zarówno w Egipcie, w Maroku, w Algierii, może Tunezja jest nieco innym przykładem tutaj, ten regres jest w tej chwili zintensyfikowany, dlatego że wszystkie modernistyczne partie, tak jak WEFT w Egipcie, czy partia socjalistyczna w Maroku, po prostu nie odniosły sukcesu. Przegrały, nie umiały przemówić do młodych ludzi. I kiedy to nadeszli islamiści, zabrali głos i użyli takich słów, które dotarły do młodych ludzi. Młodzi ludzie bardzo dobrze je zrozumieli. Po prostu udało im się zislamizować tę młodzież, która już została utracona dla tej lewicy i dla prawicy, i w ten sposób przywołały kulturę i tożsamość. I po prostu każdy może teraz powiedzieć, ja jestem muzułmanką, więc jestem inna od pozostałych i tak dalej. Kobiety na przykład tak mówią, że nie ubrałyby się w bikini na plaży, nie chcą pokazać swojego ciała komukolwiek, tylko po prostu swojemu mężowi i koniec, kropka. To mówią. No dobrze, ale dziś na marokańskich plażach, i to już jest powszechne, widzimy kobiety, które kąpią się ubrane, całkowicie ubrane w dżelabie, w chuście. To jest okropne. To jest niezdrowe. No ale nie możemy nic zrobić z tym. To jest wolność. Jeżeli kobieta to robi sama, sama mówi, że chce w ten sposób całkowicie ubrana się kąpać, no to niech to robi. No ale w tym przypadku może lepiej, żeby ta kobieta została u siebie w domu, a nie kąpała się w morzu. No to jest kwestia wyboru. Ten regres po pierwsze pochodzi od tego faktu, że nastąpił upadek modernistycznej, progresywistycznej ideologii lewicy oraz z powodu demagogicznego dyskursu islamistów, który okazał się być skuteczny, bo zawiera techniki perswazji i przekonywania, które działają na młodych bardzo dobrze. Odbyły się w Maroku we wrześniu wybory regionalne. To były wybory, które odbyły się zgodnie z zasadami demokracji. Nie było żadnych oszustw, fałszerstw ani nic takiego. No i kto wygrał? Islamiści.
Oni zdobyli większość. Wiem, że król nie był z tego powodu zadowolony, bo no, przecież on mógłby jakoś oszukać w tych wyborach, tak? Ale po prostu chciał wiedzieć, co rzeczywiście myśli jego naród. I tutaj widać, że ludność w 90% to jest ludność muzułmańska, to jest ich kultura, to jest ich tożsamość i oni wiedzą, co mają zrobić. No, co można zrobić przeciw takiej grupie ludzi? Nic, za bardzo nic. Jeżeli moglibyśmy mieć jakąś inną demokratyczną, postępową alternatywę, która by wprowadzała nowe rzeczy do tego dyskursu, prawa przede wszystkim dla kobiet i która byłaby silnym ruchem, ale tu tak naprawdę nie ma tego. Wszyscy są podzieleni i nie mogą stawić czoła islamistom. I jeszcze jest jedna pewna duża nowość, pewien przełom, który miał miejsce niedawno, właściwie wczoraj, tak? Wczoraj wywiad został udzielony przez Rasheda Ghannouchiego, który jest liderem partii Ennahda w Tunezji, to jest partia islamistyczna, i on oficjalnie ogłosił, że polityka nie ma nic do czynienia z islamem i że trzeba dokonać jasnego rozdziału między polityką i religią. I to właśnie po raz pierwszy lider islamistyczny był gotowy dokonać takiej deklaracji. On po prostu mówił, że nie chce, aby instrumentalizować islam w polityce. Chce, żeby była demokracja obywatelska, a nie religijna. I to jest właśnie bardzo ważny wywiad, którego udzielił wczoraj w gazecie Le Monde. To coś bardzo ważnego i to jest postawa, która będzie miała znaczenie historyczne. To nie przypadek oczywiście, że dzieje się to w Tunezji, ponieważ Tunezja w tej chwili jest jedynym krajem arabskim i muzułmańskim, który posiada nowoczesną konstytucję, która przestrzega na równi prawa kobiet i mężczyzn i która uznała swobodę wyznania, podczas gdy inne kraje, takie jak Egipt czy Algieria, ciągle nie chcą tego zapisu włączyć do konstytucji, czyli wolności wyznania i sumienia. Więc tutaj są pewne postępy, które są czynione dość powolnie, ale są. I tutaj Tunezja jest na czele. Wiemy, że salafici przecież są największym zagrożeniem dla wielu krajów. Oni są autorami przynajmniej pięciu ataków, które miały miejsce właśnie w Tunezji. Między innymi dotknęły turystów i dlatego też Tunezja podjęła takie działania. Bardzo dotknęły te ataki gospodarkę tego kraju, który miałby być jakby rozwalony przez tych terrorystów. Więc tutaj, jeśli Europejczycy chcieliby jakoś zachęcić ludzi, żeby islam pozostał w meczetach, a nie na ulicy, trzeba wesprzeć Tunezję. Po prostu Europejczycy muszą finansowo, politycznie i materialnie wesprzeć ten kraj, wesprzeć Tunezję, ponieważ to jest kraj, który podjął fantastyczne decyzje, między innymi jeśli chodzi o sytuację kobiet, wolność sumienia. I w tej chwili, nawet jak widzimy, islamiści tunezyjscy też są za tym, żeby dokonać rozdziału między religią a państwem. I to jest bardzo ważne. To jest kraj, który trzeba naprawdę wesprzeć. Nie można tutaj sobie zadawać pytań. Nie chodzi o to, żeby wspierać kraje jak Egipt. Egipt to jest studnia bez dna, gdzie jest dyktator, który ponad 40 tysięcy oponentów lewicowych wsadził do więzienia. A tam są różnego rodzaju kontrakty, odbywają się wizyty oficjalne i tak dalej. Egipt jest niestety, Tunezja jest niestety uboga, z drugiej strony jest źle traktowana i codziennie zagrożona terroryzmem. To bardzo ciekawe to, co pan powiedział o wypowiedzi Rashida Ghannouchiego i teraz się zastanawiam, czy wydarzenia na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej nie mogły się potoczyć inaczej, to znaczy, czy obalenie władzy Bractwa Muzułmańskiego, które jest przecież spokrewnione z partią Ghannouchiego, Ennahdą, temu obaleniu przyklasnął Zachód, a być może Bractwo Muzułmańskie też było zdolne do takiego
zajęcia takiego stanowiska, jaką zajęła partia w Tunezji. Czy pana zdaniem była możliwość, że arabska wiosna, tak zwana arabska wiosna, się w związku z tym trochę inaczej potoczy? Przede wszystkim bracia muzułmanie mają precyzyjny plan, projekt, czyli narzucenie islamu wszędzie na świecie i stopniowo im się to uda, to znaczy od 1928 roku, kiedy w ogóle powstała ci bracia muzułmanie w Egipcie, projekt polega na tym, żeby rozprzestrzenić islam wszędzie. Więc oni nie przyklasną temu, co zrobił teraz Rashed Lanoushi. Poczekamy, zobaczymy. Natomiast bracia muzułmanie, i to jest taka wersja lightowa, powiedzmy, tej samej trucizny, jaką jest Daesh. Bo z chwilą, gdy bracia muzułmanie wchodzą do meczetów, to oni nie chcą zostać w meczetach. Oni chcą wyjść na ulicę, oni chcą wejść do szkoły, do administracji, chcą zislamizować całe społeczeństwo. Ich projektem nie jest to, żeby rozdzielić religię od państwa. To jest, bracia muzułmanie to jest przeciwieństwo ruchu laickości czy świeckości. Więc nie można ich zdelegalizować czy zakazać, bo to jest stowarzyszenie, to nie jest partia polityczna, to jest stowarzyszenie właśnie i trzeba zachować czujność. Ale nie można robić tak jak Sisi, który natychmiast, kiedy przejął władzę, zaczął ich zamykać w więzieniach czy wręcz zabijać. To jest bardzo zła polityka takich represji tego typu przeciwko muzułmanom. Trzeba zachować czujność i odebrać im tak naprawdę tą działalność społeczną, która daje im legitymizację polityczną. Czy w takim razie nie dojdzie już nigdy do żadnych podobnych wydarzeń jak wiosna arabska i Tunezja, jeżeli jej się uda dzięki pomocy Zachodu przetrwa w takiej demokratycznej formie, będzie jedynym przypadkiem demokratycznego kraju w świecie arabskim? Czy to już jest wszystko skończone? Nie, myślę, że Maroko jest na dobrej drodze do demokracji dzięki królowi, ponieważ król jest bardzo takim nowoczesną osobą, na przykład nigdy nie kazał swojej żonie nosić chusty ani siostrom i pokazuje jakby taki przykład, że to jest pewien symbol też, że religia to jest religia, to nie jest kwestia zakładania czy nie zakładania chusty. Jest partia islamistyczna u steru rządów i opowiadają różne głupoty, które muszą być oczywiście dezawuowane przez lud marokański, przez naród marokański. Będą wybory wkrótce, w 2017 roku. Tunezja oczywiście jest dobrym przykładem, ale Tunezja jest zagrożona i nie ma możliwości ani technicznych, ani policyjnych, dostatecznych, żeby zapobiec i żeby terroryzmowi walczyć z terroryzmem. I to jest problem Tunezji, że ona jest słaba w tej chwili i narażona na terroryzm codziennie. W Maroku policja jest dużo bardziej czujna i dużo mocniejsza i w związku z tym jest w stanie w lepszym, większym stopniu jakby rozpracowywać te komórki terrorystyczne. Nie jest to tylko kwestia pieniędzy, jest to też kwestia na przykład wsparcia takiego ludzkiego dla policji tunezyjskiej po to, żeby po prostu terroryści nie rozwalili tego kraju. Byłem przez jakiś czas w Maroku, kilka tygodni, uczyłem się języka arabskiego w mieście Tetuan na północy, gdzie jest jeden z pałaców wspomnianego króla i miejscowi darzą niewielkim szacunkiem króla i przypisują wszystkie błędy nie jemu, tylko rządowi. Nawet krążyły tam takie legendy, że król się w nocy z pałacu wymyka w przebraniu i chodzi do jakichś żebraków, prostych ludzi i wysłuchuje ich trosk, wysłuchuje ich zdania i potem nawet zwalnia jakichś skorumpowanych urzędników. Czy taki oświecony, ukochany monarcha jest gwarancją zmian demokratycznych? Moi, je vois d'abord l'action.
Ja patrzę przede wszystkim na działania. Oceniam działania tego władcy, ponieważ on zmienia kraj, dał bardzo wiele możliwości, jeśli chodzi o infrastrukturę, zmodernizował i otworzył tak naprawdę drogę do demokracji. Demokracja zależy od obywateli, on nie jest przeciwny, natomiast obywatele czasami są dosyć ostrożni. Na przykład demokracja to jest brak korupcji, a mówimy tutaj o kraju, gdzie korupcja jest na porządku dziennym. Sprawiedliwość jest totalnie skorumpowana, bo jak się idzie do sądu, to idzie się z pieniędzmi po to, żeby się dogadać z adwokatem, dogadać się z sędzią, z prawnikami w ogóle, po to, żeby proces poszedł po naszej myśli. I to jest, jeden człowiek nie jest w stanie tego zmienić z dnia na dzień. Jest taka komisja walki z korupcją, ale ona działa nieskutecznie, bo ta korupcja jest tak jakby ukryta. To są jakieś pieniądze, które przechodzą w sposób taki, to jest gotówka, która po prostu krąży z rąk do rąk. Natomiast wiadomo, że ta korupcja jest, chociaż jej nie widać, więc on robi co może. Wyposażył kraj w szereg takich elementów infrastrukturalnych. Zbudował port na Morzu Śródziemnym, który jest jednym z największych portów na świecie, dał pracę bardzo wielkiej ilości ludzi, dba o inwestorów i tak dalej, ale Marokańczycy są, jacy są. Nie zawsze są w stanie stanąć na wysokości zadania tego, które proponuje im król. I sądzą, że dzięki islamowi mogą rozwiązać wszystkie problemy. Ale kiedy rozmawiam z muzułmanami, dobrze, że jesteś muzułmaninem, ale módl się w domu, bądź muzułmaninem u siebie. No nie, ale islam to jest kwestia społeczeństwa i tak dalej. Trudno jest sprawić, żeby islam sprowadzić wyłącznie na powrót do serc i do meczetów. Ludzie chcą, żeby ten islam był wszędzie, chcą pokazywać, że są muzułmanami. To już zaraz skończymy, ale nie możemy uniknąć tematu terroryzmu. Część, a może nawet większość z zamachowców, którzy zaatakowali Paryż 13 listopada 2015 i potem Brukselę, była pochodzenia marokańskiego, czyli w drugim zazwyczaj pokoleniu, no ale wywodzi się z tej samej ziemi co pan Salah Abdeslam i Abdelhamid Abaoud i inni. Jak pan się poczuł, że to właśnie młodzi Arabowie pochodzenia marokańskiego z pana ojczyzny sprawili Europie ból? Dla mnie to są Europejczycy. Urodzili się w Belgii, urodzili się we Francji. To są po prostu źli Europejczycy. Co nie zmienia faktu, że mamy też Marokańczyków z Maroka, którzy starają się, którzy są jakby kuszeni przez terroryzm, co tydzień są aresztowani, rozpracowywane są codziennie niemal komórki terrorystyczne. Marokańczycy są zdolni do terroryzmu, ale ci, którzy przeprowadzili zamachy w Paryżu czy w Brukseli, są z pochodzenia Marokańczykami. To znaczy ich rodzice byli Marokańczykami, oni nimi nie są. W tym sensie, że sami uważają się za Europejczyków, mają paszporty europejskie, belgijskie czy francuskie, ale stawia to problem tego, co nazwałbym integracji, która stała się niepowodzeniem, takiej porażki integracyjnej. Zwłaszcza myślę tutaj o Francji, bo lepiej znam sytuację francuską niż belgijską. Francja po prostu całkowitą porażkę poniosła, jeśli chodzi o ten program integracji imigrantów, czy osób wywodzących się z rodzin imigranckich. Dlatego, że w 1975 roku prezydent Giscard d'Estaing postanowił stworzył tą politykę łączenia rodzin i od tego momentu imigranci zaczęli mieć dzieci, które rodziły się we Francji.
I nic nie zrobiono po to, żeby te dzieci były traktowane jak każdy inny Francuz. To wynika z bardzo wielu czynników. Miejsca zamieszkania, to jest najważniejsze. Rasizmu, przestępczości, handlu narkotykami. Tę młodzież pozostawiono samym sobie. To znaczy, że kiedy rodzice nie byli wykształceni, nie zostali przygotowani kulturowo do tego, żeby przekazać swoim dzieciom pewną kulturę, pewne wartości, edukację, wykształcenie takie humanistyczne. Rodzice nie są źli. Po prostu ich nie ma, oni są nieobecni. Więc te dzieci jakby zostały pozostawione samym sobie, wypadały z systemu szkolnego. Oczywiście ulegały pokusie drobnej przestępczości, nie wiem, kradli w sklepie spożywczym jakieś drobiazgi. Lądowali w więzieniach, a więzienie stawało się tą fabryką radykalizmu. Większość tych młodych gdzieś tam o ten system penitencjarny się otarła i tak naprawdę w więzieniach mieli styczność z terroryzmem. To jest ten moment przejścia do czynów. Oczywiście też byli tacy, którzy wyjechali do Syrii, do Iraku, którzy by tam zostali odpowiednio, odbyli odpowiednie treningi i tak dalej, uczestniczyli w wojnach, ale za tą sytuację odpowiadają Francuzi, rodziny tych młodych ludzi i ogólna sytuacja, która jest żałosna. To już na koniec. Jest pan pisarzem. Chciałem zapytać o sprawy literackie. Bo pan mi tu już podpowiada, że jest zmęczony, ale może o literaturze będzie prościej. W książce o mojej mamie cytuję pan własną matkę, która po przeczytaniu pańskich książek powiedziała, że odbiega pan trochę od rzeczywistości, że trochę pan deformuje. Czyli krótko mówiąc, na ile literatura powinna oddawać rzeczywistość? Po pierwsze, moja matka nie umiała czytać. Ja jej opowiadałem swoje książki. I jak je opowiadałem, to ona mówiła mi, no ale coś zmyślasz. Ja mówię, no tak, no trochę zmyślam. Ona mówi, co to jest powieść? Ja mówię, opowiadam takie opowieści. Ludzie w to wierzą? No wierzą. I wyjaśniałem jej, co to jest pisarz. Bardzo trudno jej było to zrozumieć. Dla niej pisarz to jest ktoś, kto opowiada rzeczywistość, opisuje rzeczywistość. I mówiła mi, dobra, no w życiu dzieje się tyle rzeczy, po co wymyślasz coś nowego? Bo ludzie chcą czytać coś, czy słuchać opowieści, od których zaczynają marzyć, czy coś. Wychodzimy zawsze w literaturze z pewnej rzeczywistości, z pewnych realiów, ale wykraczamy poza nie, bo inaczej po prostu to nie jest interesujące dla nikogo. Jeżeli zdam po prostu suchą relację z czegoś, co się dzieje w małej miejscowości w Maroku, to nie jest ciekawe, ale jeżeli opowiem jakąś historię i sprawię, że zabiorę was w podróż na pustynię, opowiem o jakiejś miłości, mnie to bawi i czytelników też, bo dowiadują się czegoś, ale nie w formie takiego eseju socjologicznego, tylko poprzez taką narrację literacką. I to jest literatura. Jesteśmy świadkami jakiejś sytuacji, jakichś czasów, jakiejś epoki, jakiegoś społeczeństwa, a jednocześnie wykraczamy poza to, wymyślając historię, dostarczając jakąś pożywkę wyobraźni. Dziękuję Państwu, jestem trochę naprawdę zmęczony, już nie mogę dalej. Dziękujemy bardzo w takim razie i myślę, że było bardzo ciekawe. Bardzo wszystkim dziękuję, a w szczególności naszemu gościowi.